Zaczniemy od wystąpienia pana Ila Pendyka, publicysty polityki, związanego z ośrodkiem badań nad przyszłością Collegium Civitas, któremu oddaję najmniejszy głos. Dobry państwu, dziękuję za zaproszenie i powierzenie trudnego zadania, czyli próby określenia czy podzielenia się, raczej refleksja na temat możliwości szerszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, czy warunków, jakie wyzwań, jakim musimy się zmierzyć, żeby o takim rozwoju w ogóle móc mówić na kolejnych dekadach. Jeżeli państwo pozwolą, ja usiadł i będzie mi wygodniej operować komputerem, prezentacją. Takiego, jaki tutaj wytłumaczę się na końcu, natomiast zanim zacznę mówić o Polsce, chciałem króciutko tylko dotknąć czy nawiązać do kontekstu międzynarodowego, no bo trudno dzisiaj mówić o rozwoju w warunkach autarkicznych. Nie udaje się to nikomu, nawet Korei Północnej, więc też chyba nie powinniśmy analizować tej sytuacji właśnie w oderwaniu od tego, co się dzieje na świecie. Oczywiście to tylko kilka punktów, bo temat jest niezmiernie szeroki. Te, które mi się wydają najbardziej ważące, jeśli chodzi o to, co się będzie w kolejnych dekadach działo. I właśnie ten kontekst globalny. No, pierwszy fakt, z którym zgadzają się dzisiaj wszyscy, to znaczy wszyscy ze statystykami nie sposób się nie zgadzać, ale wszyscy niemal już zgadzają się, że to jest problem. Również ośrodki, powiedzmy, liberalno-konserwatywne, które kiedyś takiej dużej wagi do spraw nierówności nie przywiązywały. No w tej chwili, jak się czyta, chociaż na The Economist, prawda, to bardzo mocno podnosi, że jest to problem. I to wzrost nierówności dochodowych zarówno w wymiarze lokalnym poszczególnych państw, np. Stany Zjednoczone, gdzie mediana dochodów tkwi, albo nawet obniżyła się w ciągu ostatnich trochę ponad dekady, mniej więcej przez ponad dekadę mediana nie wzrosła, mimo że w tym czasie dwukrotnie wzrosły jakby bogactwo, jakie jest zakumulowane w Stanach Zjednoczonych. Także widać, jaka jest redystrybucja czy dystrybucja tego bogactwa. To, co jest kolejny problem, problem wskazywanym najdobitniej przez Edmunda Phelpsa, laureata Nagrody Nobla, w książce właśnie poświęcił jakby pytanie o przyszły rozwój i on właśnie tam stwierdza, że dzisiaj problem to nie jest brak wzrostu gospodarczego, tylko właśnie ten brak wzrostu jest skutkiem malejącego dynamizmu i on rozróżnia wzrost od dynamizmu. Dynamizm dla niego to jest bardziej złożona sytuacja, w której warunków do nie tylko przedsiębiorczości, kreowania wartości gospodarczej, ale również podaży innowacji różnego typu. No i kolejny aspekt, który bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach wychodzi na powierzchnię takiej debaty ekonomicznej, globalizacyjnej, to pierwsza rzecz, pojęcie przedwczesnej dezindustrializacji, którą to pojęcie spopularyzował Dani Rodrik, który na podstawie swoich badań, ale też innych ekonomistów, pokazuje, że ścieżka rozwoju polegająca na industrializacji, taką jaką przyjęły Chiny na przykład, czy Indie, Bangladesz, wszystkie kraje, które jakby chcą dogonić, czy wejść na ścieżkę szybszego rozwoju poprzez rozwój przemysłu, ma jedno zasadnicze ograniczenie w warunkach zglobalizowanej gospodarki. To znaczy te kraje, które wchodzą później, nigdy nie osiągną takiego poziomu industrializacji, jaki osiągnęły kraje Europy Zachodniej, rozwinięte. Dlatego, że ze względu właśnie na wymogi konkurencji globalnej, maksymalne nasycenie przemysłem w takich krajach jak Indie, znaczy Indie już osiągnęły, jak to mówi Rodrik, peak industrialization, czyli maksymalne nasycenie przemysłem mierzone udziałem wartości dodanej wytworzonej w przemyśle i zatrudnieniem, procentowym udziałem zatrudnienia przemysłowego w zatrudnieniu. No i w Indiach ten peak to jest na poziomie tam 10% mniej więcej. I wtedy już nie rośnie, mimo że Chiny się industrializują, znaczy Indie industrializują, no to jednak już więcej
ta proporcja już się nie zmieni. Chiny też, ten peak industrialization osiągnęły na poziomie, tam teraz nie pamiętam dokładnie liczby, ale w każdym razie około dwukrotnie mniejszym niż Niemcy na przykład. Brazylia również. My w tym kontekście jesteśmy, można powiedzieć, w szczęśliwej sytuacji, że poprzez industrializację w innej epoce i w innym systemie, no ciągle udział przemysłu w wartości dodanej jest 30%, no i zatrudnienie też mniej więcej na tym poziomie, w związku z czym możemy się jednak uważać za kraj uprzemysłowiony o podobnej strukturze udziału przemysłu w gospodarce jak Niemcy czy Szwajcaria. Te różnice już nie są duże. Więc to jest jakiś... Dlaczego to jest ważne? No to wystarczy popatrzeć na z kolei strukturę nakładów na badania i rozwój, czyli na kreowanie innowacji technologicznych i gospodarczych. 80% tych innowacji, nakładów na badania i rozwój, związanych jest z przemysłem. Czyli kto nie ma przemysłu, nie rozwinie, nie przejdzie do następnego etapu, do etapu gospodarki opartej na innowacjach, bo po prostu te powstają na, można powiedzieć, środowisku. W związku z tym skutkiem tej przedwczesnej dezindustrializacji jest już to, co zresztą właśnie The Economist ostatnio stwierdził, a właśnie Daniel Rottig, czyli pisali już wcześniej, czyli to, że załamała się wiara, czy optymistyczne takie przekonanie w możliwość konwergencji, czyli dogonienia. Po prostu kraje rozwijające się spowalniają i najprawdopodobniej no po prostu radosna wizja, że kiedyś dogonią, powtarzając ten krok rozwoju, jaki etapy rozwoju, jakie Zachód realizował, że zbliżą się przynajmniej do niego, no wyczerpała się. I to może mieć z kolei bardzo poważne konsekwencje polityczne oczywiście, jeżeli dojdzie to do pełnej świadomości elektoratów w tych krajach, które liczyły, że jednak dogonienie w jakimś tam wymiarze jest możliwe. Czy to jest taki makro, powiedzmy, ekonomiczny kontekst globalny, który przekłada się na, powiedzmy, wiązkę kryzysu w różnych aspektach. Właśnie ten wygaszenie się, czy wygasanie dynamizmu związane jest paradoksalnie, bo nam się wydaje, że często, no zwłaszcza te najbardziej dynamiczne firmy na rynku związane z sektorem informatycznym przekonują nas, że tempo innowacyjności rośnie, prawda? Że coraz więcej i coraz szybciej pojawiają się nowe produkty i usługi. Ale jak się popatrzy na całość sfery wytwórczej i usługowej, no to statystyki, czy w ogóle jakby no generalnie rośnie przekonanie wśród i ekonomistów, Robert Gordon, ale nie tylko, no właśnie Edwin Phelps, ale też wśród przedsiębiorców prominentnych, że podaż innowacji maleje, znaczy takich, które by kreowały nowy rynek i zresztą najlepszym przykładem, że coś nie gra, to jest fakt, że jakby nadmiaru wolnej gotówki w tej chwili, którą dysponują firmy technologiczne zwłaszcza. Google ma 160 miliardów dolarów gotówki, znaczy nie Google, Apple, przepraszam, 160 miliardów dolarów gotówce, którymi nie ma co zrobić. Google to jest 80 miliardów i tak dalej. Firmy sektora tego właśnie technologicznego Stanów Zjednoczonych zgromadziły ponad 1,5 biliona dolarów. Gotówce, którą niespecjalnie mają w co zainwestować. To znaczy, gdyby były pomysły, gdyby były innowacje, które by przynosiły odpowiedni zwrot, no to by inwestowano. Tego nie ma. Więc jest ewidentnie jakiś kryzys. No inne to jakby nie będę tłumaczył, bo one są w miarę oczywiste. Ten kryzys demograficzny, ostatnie najnowsze badania, czy najnowsze przeliczenia trendu pokazują, że być może niedoszacowane jest stawka jakby z przyrostu ludności na świecie, że możemy skończyć, że nie jest wykluczone, że to stulecie będziemy kończyć w towarzystwie 13 miliardów ziemią. Jeżeli tak by było, znaczy bo wcześniej zakładam, że jednak będzie pik właśnie, czy nasycenie wzrostu i potem jakieś plateau osiągnięte, z tych nowych obliczeń wynika, że raczej plateau w tym stuleciu nie będzie, że będzie nas przybywać, co oczywiście rodzi pewne konsekwencje. O kryzys surowcowy może to brzmić absurdalnie w kontekście taniejącej cen ropy, ale sami Amerykanie wiedzą, że tej ropy z łupków mają na krótki czas i gazu też. To jest krótka jakby radość z czegoś, co się dosyć szybko wyczerpie. I prognozy Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych nie pozostawiają złudzeń, że to jest mniej więcej do 30 roku można budować na
pozycję na tym, co jest teraz, ale potem zabawa się kończy, w związku z czym ten kryzys jest świadomy. No i teraz nowy słownik, to znaczy jak sobie zaczynamy, jeżeli się obserwuje dyskusję właśnie tych wyzwań i próbę jakby opisania, w jaką rzeczywistość wchodzimy, no to na różnych poziomach pojawia się no właśnie propozycja jakby pojęciowego uchwycenia tej naszej kondycji globalnej. Antropocen, wczoraj w Berlinie właśnie odbyło się spotkanie takiego stowarzyszenia geologów, którzy debatują nad tym, czy w końcu nie uznać, że rzeczywiście wyszliśmy z holocenu i wkroczyliśmy w epokę geologicznie już antropocenu, w którym człowiek jest decydującym czynnikiem kształtowania geosystemu. To jest była koncepcja najpierw publicystyczna, potem naukowa, wzmocniona przez noblistę Paula Krucena. Teraz już geologowie się zastanawiają, czy nie wprowadzić tego do słownika już nauki, usankcjonować pewien przełom geologiczny wręcz. Monogaizm to zaproponował to Peter Sloterdijk, filozof niemiecki, wytwierdzając, że to będzie ostatnia ziemska religia. Znaczy świadomość egzystencjalna, taka dogłębna, że nic nam nie pozostało poza tą jedną ziemią, na której istniejemy, że to będzie świadomość wręcz religijną, na pewnych już oczywiście ekstremalnych jakby ruchach takich apokaliptycznych już działa, ale że to będzie religia powszechna. Collaborative commons to jest pojęcie przez Jeremy'ego Rifkina w jego ostatnim książce wprowadzone. Oczywiście commons jest znane i jakby idea rozwoju gospodarki wspólnotowej i tak dalej. No, obywatel o tym pisze tym często i to wiemy, natomiast ona zaczyna być jakby, no właśnie przechodzi do pewnego mainstreamu, prawda? Myślenie o jakby innej definicji przestrzeni gospodarczej, że nie rynek, ale właśnie przestrzeń współpracy. Usieciowiony indywidualizm, to za chwilę do niego dojdę, a to jest z kolei ze świata socjologii, co się z nami jako społeczeństwem dało. No i rzeczywistość hybrydowa, czyli mamy wojnę hybrydową, mamy rzeczywistość, która toczy się właśnie w rzeczywistości hybrydowej. Manuel Castells, twórca koncepcji społeczeństwa sieciowego, pokazuje, że musimy porzucić myślenie o świecie jako przestrzeni trójwymiarowej. Musimy jakby zacząć doskonale takiego skoku, jak fizycy zrobili, przechodząc od fizyki klasycznej do kwantowej, to my w socjologii, w naukach społecznych musimy też zrobić skoki, prowadzić kolejny wymiar, czyli ten wymiar związany z informacją, który powoduje, że żyjemy w innego rodzaju przestrzeni antropologicznej, właśnie takiej, która ma charakter hybrydowy, ale nie polega na alternatywie między rzeczywistością i rzeczywistością wirtualną, tylko że to jest jedna rzeczywistość po prostu, z dodatkowym wymiarem. I co rodzi oczywiście kolejne jakby trudności pojęciowe, chociażby widzimy je właśnie próbując interpretować to, co się dzieje na granicy Ukrainy i Rosji, no, w ramach tej wojny hybrydowej. Jakiego to jest typu wojna? Gdzie ona przebiega tak naprawdę? Który front jest ważniejszy? Czy ten tam na miejscu, czy ten medialny? Prawda? I które działania są istotniejsze dla przebiegu działań? Na to nakłada się coś, co socjologowie przynajmniej nie mają wątpliwości, jakby głęboka przemiana społeczno-kulturalna, którą jakby zaanonsował, socjologowie obserwowali od lat przynajmniej 80., a w zasadzie od końca 60., od rewolty 68 roku, czyli proces indywidualizacji, który przebiega nie tylko na Zachodzie, również w Arabii Saudyjskiej się obserwuje, wszystkie wskaźniki dotyczące społeczeństwa pokazują, że również bardzo konserwatywne, prawda, feudalne społeczeństwo de facto w sensie politycznym ulega procesowi indywidualizacji. No i to jest jakby zaanonsowanie tego faktu w dyskursie medialnym. 2007 rok Time ogłasza właśnie, co to znaczy, no, to przejście, czyli ja jest podmiotem, nie grupa, nie ten podmiotowość zbiorowa traci na znaczeniu, zaczyna zyskiwać, znaczy podmiotowość indywidualnej, zdolność jednostek do samoorganizowania się, ale na podstawie motywów, które płyną z wnętrza. W 2007 roku kontekst był raczej, powiedzmy, komunikacyjny i ludyczny, no ale 4 lata już później Time dostrzegł, i my też oczywiście, oglądając media, że ten tutaj jest również pewna zmiana polityczna, prawda? Że to ja upodmiotowione potrafi również walczyć na barykadach, prawda? Tylko że walczy inaczej. Znaczy zmienia władzę, ale logika tej zmiany, logika mobilizacji jest inna niż na przykład właśnie w 1968 roku.
że nie ma za tym partii politycznych, jest coś innego. To najlepiej było na Ukrainie, widać mi różnicę między 2004 a 2013 roku. W tym samym miejscu rewolucja, ale zupełnie inne, jeśli chodzi o dynamikę, strukturę działania itd. I to jest jakaś głęboka zmiana w tym sensie, że podmiot jest inny i ten inny podmiot musi odpowiedzieć na te wyzwania, które tam wcześniej były wskazane. W związku z czym z tego powodu bardzo to, co już Ulrich Beck, niemiecki socjolog, opisuje od jakiegoś czasu, to powoduje, że instytucje starego świata, które czy poprzedniej epoki, które były powołane do tego, żeby rozwiązywać te problemy, no one mają coraz słabszą legitymację, stają się instytucjami zombie, tak jak on to mówi, czyli są jeszcze, działają siłą swojej inercji, ale coraz mniej chętnie korzystają z nich ludzie, czy my, prawda, zaopatrując swoje potrzeby i inne sprawy po prostu poprzez właśnie uruchamiać swoją podmiotowość. Oczywiście to jest proces, to nie jest jakby zerynkowy układ, ale taka dynamika właśnie tej nowej podmiotowości, która wkracza w tę przestrzeń rozwiązywania problemów, powoduje, że stary ład instytucjonalny trzeszczy i jest nieadekwatny w wielu wypadkach do skali też tych problemów. No i to właśnie tak jak wielu, czy rosnąca liczba obserwatorów, analityków, no twierdzi, że doszliśmy do czegoś w rodzaju jednak punktu głębokowego, osiowego przełomu. To, co chyba najwcześniej Immanuel Wallerstein mówi bardzo wyraźnie, bo już w latach 90. mówi, że kończy się kapitalizm, jaki znamy, wkraczamy w jakąś nową epokę. Nie wiadomo, być może to będzie dalej kapitalizm, ale być może będzie zupełnie coś nowego. Czas Zygmunt Bauman ostatnio odwołuje się do pojęcia interregnum, że wkraczamy okres interregnum, kiedy no właśnie ten w warunkach chaosu będzie się nowy kształt świata wykluwał. No i w jakimś sensie przykład tego interregnum i uruchamiania mobilizacji sił do kształtowania nowej rzeczywistości, no to z kolei inna opłatka doskonale ilustruje. To jest właśnie część już tej gry o nowy świat, nie o stary. Jakby świadomości, że pewne modele pękły, że właśnie, że to tak jak się komentuje, że pozycja Rosji wynika ze świadomości, że wyścig modernizacji taki, jak była wymyślona, polegająca na nadganianiu i po realizowaniu takiego modelu rozwoju jak Zachód, po prostu nie działa. Znaczy, że działa na Zachodzie, natomiast nie da się go powtórzić w innych obszarach, będących w innej logice po prostu rozwoju, ale też innej logice kulturowo-politycznej i że w tym momencie trzeba znaleźć inny sposób na zorganizowanie zasobów i modelu rozwoju. Czy pomysł, jaki realizuje Putin, jest dobrą odpowiedzią na konstatację pewnych faktów, to nie jest temat naszej dyskusji, ale jakby no, pokazuje to, że to nie jest lokalna właśnie sprawa, to co się dzieje na tej granicy Ukrainy z Rosją, tylko raczej front, że tak powiem, wojny światowej o nowy globalny ład. Zresztą tych frontów jest więcej, ale ten akurat miałem dobrą ilustrację, więc pokazuję. No i jaka jest odpowiedź? Ja mam wrażenie, analizując różne fakty, różne zapowiedzi, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska, czy Zachód, ta część najbardziej rozwinięta, znaczy najprawdopodobniej porzuciła już wiarę możliwość zbudowania ładu uniwersalnego, którym jakby model zachodni byłby właśnie uniwersalną matrycą rozwoju, że to ten kryzys, który się rozpoczął w 2008 czy 2007 w zasadzie roku, a w zasadzie 2000 po pierwszej jednak bańce internetowej, no właśnie obnażył tą jakby niemożliwość zbudowania uniwersalnego modelu i modernizacji i rozwoju, w związku z czym walka jest raczej o to, żeby zrekonstruować swoje zasoby i znaleźć jakiś pomysł na wykreowanie nowych rynków, podaż innowacji i wartości dodanej. No i jeśli się patrzy na Stany Zjednoczone, to widać tutaj wyraźnie, że to są dwie osi, które jakby są. Jedna no to jest transformacja cyfrowa. To jest absolutnie czytelne, a Stany Zjednoczone realizują to jako projekt polityczny, nie tylko gospodarczy, konsekwentnie od w zasadzie 30 lat.
od takie punkty milowe, to było widać chociażby w 1994 roku. Był taki, kiedy konserwatyści, republikanie po dłuższej przerwie wygrali w wyborach do Izby Reprezentantów, to szli pod hasłem, znaczy pod głównym dokumentem, jaki organizował ich wtedy kampanię, była Magna Carta for the Knowledge Age, napisana przez Esther Dyson, George'a Gildera i Alvina Tofflera. I to był taki dokument, który gnostycki, można powiedzieć, czy technognostycki, który właśnie zaczynał się takim, że jakby druga połowa XX wieku to jest triumf wiedzy nad materią. To pierwsze słowo. Potem jest cały projekt polityczny, że my musimy do tego dostosować całą naszą politykę i z tym wygrywają. No i potem Stany, no bardzo konsekwentnie, można powiedzieć, taką przejście od kapitalizmu węglowego do postwęglowego realizują. Dziś nawet, czy komunikacja z ostatnich godzin, że Barack Obama powołał na szefa Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych byłą prawniczkę Google'a, prawda? Czyli następuje wręcz po prostu konsolidacja. Ileś takich momentów, czy też politycznych było, gdzie ten stary jakby biznes traci na znaczeniu i zaczyna się konsolidacja wokół właśnie już nowych firm cyfrowego kapitalizmu, ale to jest połączone, to było widać wyraźnie też na ostatnim szczycie ONZ, tym nadzwyczajnym, klimatycznym, gdzie Stany Zjednoczone wyraźnie wystąpiły z taką pokusą, że przez wystąpienie Obamy to było widać. Nie było może deklaracji jeszcze konkretnych, takich kwotowych, jeśli chodzi o i zobowiązań, natomiast intencja polityczna jest jasna, że chcemy po prostu osiągnąć jakby przywództwo tej nowej gospodarce, która musi budować w oparciu właśnie o nowy mechanizm kreowania innowacji zarządzania wiedzą związany z rewolucją cyfrową, którą trzeba zaaplikować z kolei do rozwiązania problemów związanych ze zmianą klimatu, niedoboru surowców i tak dalej, przekształceniem jakby energetycznego modelu. I to jest według mnie bardzo czytelne w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. No i Unia Europejska, oczywiście pakiet klimatyczno-energetyczny to jest próba ta sama, tylko ze znacznie słabszą komponentą cyfrową. Tutaj Unia Europejska całkowicie abdykowała, przegrała. Afera Snowdena pokazała, że w tej grze nie ma nikogo poza Stanami Zjednoczonymi. Więc to jest stawka jakby globalna. Będę się przy tym upierał. Oczywiście możecie się Państwo nie zgadzać, ale tak. Tak czy inaczej, z tego nie wynika, że zostanie rozwiązany podstawowy problem świata, czyli wspomniane nierówności i strukturalna, rosnąca dominacja kapitału nad pracą. Znaczy ona ma charakter strukturalny w tym sensie, że dzisiaj, znaczy w takim popularnym dyskursie to się mówi o postępującej automatyzacji, no i że coraz więcej miejsc pracy ustępuje przed automatami. No, automat to jest część kapitału po prostu. No i główne wzrosty produktywności w tej chwili w Stanach Zjednoczonych czy w zachodniej Europie są z inwestycji w kapitał, a nie w pracę. I rozwarstwienie między zwrotami z tego, co jakby z podziału, że tak powiem, wartości dodanej między pracą a kapitałem rosną w kierunku kapitału i będą po prostu. Nie widać przy tym modelu też politycznym, żeby miało być inaczej. No więc to oczywiście można się zastanawiać, jakie konsekwencje prowadzi, jeżeli właśnie nie znajdzie się sposobu na zahamowanie tego, jeżeli można znaleźć taki sposób. No i teraz możemy właśnie zadać stare pytanie, co z tą Polską? No i my mamy hasło ostatnich tygodni, miesięcy, czyli pułapka średnich dochodów. To nie jest ten problem, który mają kraje rozwijające przy się, czyli niedokończonej czy niespełnionej konwergencji. Znaczy u nas to też związane z konwergencją, tylko na innym pułapie. Myśmy właśnie, jak powiedziałem, szczęśliwie nasycili się, czy zmodernizowali w modelu industrialnym, także pewną infrastrukturę i to, co Amerykanie mówią industrial commons, wykreowaliśmy i to procentuje mimo wszystko. Natomiast to nie uchrania nas, nie chroni przed zamknięciem się na kolejnym etapie, po prostu nie do rozwoju, ale takiego właśnie średniego rozwoju. Wyjście z, no i teraz pokażę Państwu, celowo tutaj akurat wybrałem najbardziej pesymistyczny scenariusz, zaprezentowany dwa lata temu przez OECD, gdzie OECD stworzyło taki
raport o prognozę, analizę, może czy raczej scenariusze świata do 2060 roku. Do 50 lat, jak się dzieje gospodarka rozwijać krajów OECD. No i to jest tempo rozwoju Polski, prawda, w tym raporcie przygotowanym przez OECD. Czyli tak, teraz jeszcze średnia, no to, czy dobrze już było, jak widać, prawda, do 30 to jest 2,6, czyli jeszcze nie jest najgorzej, ale 2,30, 2,60 jest 1%, czyli najniżej w całej grupie krajów, które były podjęte badania. To nie było całe OECD, to było tam kraje Unii Europejskiej, kilka jeszcze innych, nie było tam 60 w OECD, ale w każdym razie 1% to będzie wolniej niż przewidywany poziom tempo rozwoju Niemiec. W tym okresie, czyli będzie zamiast konwergencji, dywergencja nas zupełnie czeka. Czyli oscylowanie właśnie w tych dochodach na poziomie 50% średniego dochodu amerykańskiego, prawda, czy właśnie niemieckiego. I że jeżeli tu nie mylą się ci analitycy, to wtedy to jest dosyć ponury scenariusz, bo oznacza, że gdyby z kolei Chiny utrzymały nie obecną nawet dynamikę, ale powiedzmy one udało im się jakby dynamikę zachować większą, no to rzeczywiście może być tak, że my będziemy źródłem taniej siły roboczej dla Chin, no bo dochody na polskie będą niższe niż średnie chińskie w perspektywie 30 już roku mniej więcej. To są różnice, ale to nie to jest ważne. Na to między innymi przyczyną takich prognoz jest oczywiście nasza sytuacja demograficzna w kontekście w ogóle jakby rynku pracy też polskiego, jego niskiej aktywności, tak, niskiego nasycenia. I tu jest wyraźnie widać, że stosunek w tej prognozie, oczywiście możemy, jak mówię, specjalnie wybrałem to najbardziej dramatyczną, żeby no jest taki, że zabraknie, ten deficyt czy relacja pracujących do reszty populacji będzie w Polsce podobnie, tak, tylko Włochy będą miały gorszą, prawda? Czyli podaż pracy będzie wątła. Oczywiście praca nie jest jedynym źródłem wartości, prawda? Tutaj są i w tym raporcie właśnie piszą, co trzeba robić, żeby uciec z tej pułapki średni dochodów, no można by poprawić demografię, ale tego się szybko zrobić nie da, nawet jeżeli by to dobrze o tym pomyśleć, to jednak jest na dekady robota. Kolejny czynnik to są innowacje, zwiększyć podaż innowacji. Kolejny to jest edukacja, czyli kapitał ludzki, no i kapitał społeczny. Więc demografię mniej więcej wiemy, z innowacjami, no niestety, to jest słabo cały czas. Nie jesteśmy w stanie przejść do krajów, które są uznawane za twórców innowacji. Edukacji się poprawiło zdecydowanie, ale tu z kolei mamy jeden problem, że jak się pojedynczo traktuje te czynniki rozwoju, to one mogą, czy jeżeli się wyjmie na przykład i analizuje tylko edukację, no to rzeczywiście jest postęp widzialny w stosunku do innych krajów OECD. Ale to jest postęp w modelu, który profesor Czapiński nazywa patologicznej indywidualizacji, czyli inwestujemy w kapitał ludzki zlokalizowany w pojedynczych głowach i wypuszczamy ze szkoły, owszem, dobrze względem innych społeczeństw wykształcone jednostki, ale zabijamy kapitał społeczny, czyli po prostu jeden efekt niweluje drugi, można powiedzieć. I tu jest problem, że nie zgraliśmy póki co produkcji, że tak powiem, przepraszam, używam takiego pojęcia, produkcji kapitału ludzkiego z wytwarzaniem kapitału społecznego, a przeciwnie, szkoła zabija zdolność do współdziałania, póki co jeszcze. Mimo, że już wiemy przynajmniej, już wszyscy mówią, że powinno być inaczej, jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, ale póki co efekt zabijania jest. A jeśli chodzi właśnie o innowacje, no to jest przykład kraju, Korea ma bardzo podobne strukturalne problemy. No i właśnie Koreańczycy stwierdzili, że będą poprzez innowacje nadrabiać deficyt pracy, jaki ich czeka. Oni dokładnie mają podobną sytuację demograficzną. Tylko że proszę zobaczyć, co robi Korea w tej chwili. To jest ten słupek najwyższy lewy nakładów na badania i rozwój, a Polskę no, to raczej bliżej drugiego końca. To Korea 5% PKB już przeznacza na badania i rozwój. Po to, żeby właśnie tę lukę nadrobić, my przeznaczamy
1, nie spełnia tam około 0,7, ale to nawet nie jest problem, ile przeznaczamy, tylko wszyscy, którzy analizują ten system, wiedzą, że nawet gdybyśmy więcej, to nic to nie da. Czyli bo problem jest systemowy, a nie tylko nakładów. Znaczy same nakłady nie zwiększą podaży innowacji. To już mamy doskonale tego świadomość. Czyli taki jest punkt wyjścia. No to jest dobry moment, żeby może tak zaproponować właśnie reset, czyli jakby zmianę, może po prostu w ogóle zastanowić się, okej, to może inaczej postawmy pytanie, czy cała ta dyskusja w kategorii doganiania, prawda, i tak dalej, czy to ma sens? Czy się ścigamy, czy o coś innego chodzi, jeżeli mówimy o perspektywie 20-30 lat, kiedy widzimy, że sam świat też nie wie, gdzie idzie, prawda? Znaczy Amerykanie stawiają na coś, jak wygrają, no to na nowo odbudują swoją hegemonię gospodarczą przynajmniej, być może polityczną i będą wygranymi następne 100 lat, prawda? Ale to jest ich gra. Pytanie, jak my właśnie mamy do tej gry się ustosunkować i co jest ważne. No i oczywiście dobrze byłoby stawiać po prostu podstawowe pytanie, czyli nie kiedy dogonimy Stany Zjednoczone w grze, którą nie wiadomo, czy oni wygrają, w związku z czym ryzyko jest duże, tylko stawki są dwie, bo właśnie jedna społeczna, mówimy o rozwoju społeczno-gospodarczym, to jest w ogóle, czy chcemy być społeczeństwem jeszcze w perspektywie 20, 30, 40 lat w świecie, w którym społeczeństwa się rozpadają jako struktury. To, co mówi Alan Turen, że no, społeczeństwa się skończyły, w sensie nowoczesne, zagregowane w jakieś, no jesteśmy właśnie tymi indywidualnymi podmiotami, które tworzą jakieś wspólnoty refleksyjne. No i czy my chcemy w gronie takim, jak tu siedzimy, plus jeszcze 30 parę milionów ludzi, tworzyć wspólnotę zdolną do realizacji jakichś zbiorowych celów, na przykład takich jak solidarność społeczna, czyli to, żeby najsłabsi mieli lepiej, prawda? Znaczy, czy lepiej, czy mogli żyć w tej wspólnocie, a nie byli z niej wykluczani, po prostu gdzieś na margines. No i to jest jedno pytanie, takie polityczno-społeczne. A wtedy, jeżeli tak, no to właśnie w jakim modelu społecznym i gospodarczym będziemy chcieli zaspokajać potrzeby indywidualne i zbiorowe. No i teraz do tego szukajmy modelu, który jeżeli będzie dobry, no to jednocześnie rozwiąże też problemy doganiania i wszystkiego innego, prawda? Bo z samego wskaźnika PKB do dobrobyt nie płynie, tylko raczej z modelu też jego redystrybucji i tak dalej. No i to pytanie ja tłumaczę z kolei na tę kwestię, którą wskazuje Edmund Phelps, który dostrzega to jako kryzys ogólnoświatowy, czyli w takim razie, jeżeli chcemy zwiększyć efektywność zaspokajania potrzeb, znaczy to w ogóle tu jest cały problem, że w tym jednym zdaniu jest mnóstwo tak. To pierwszy problem społeczny, to już powiedziałem, ale mamy nawet dalej, jak idziemy w tym do przedostatniej linijki, kiedy piszę o zaspokajaniu potrzeb, no to tu już mamy bardzo duży problem, bo znowu ze względu na zmianę struktury społecznej pojęcie potrzeb, czy teoria potrzeb uległa radykalnej zmianie. Znaczy, dzisiaj już wiemy, że to nie jest tak, że znaczy, tak zwana piramida Maslowa, którą się często używa w takiej publicznej debacie, czy ona raz, że nigdy nie miała nigdy empirycznie nie było, znaczy był koncept teoretyczny właśnie Abrahama Maslowa, ale nigdy nie znalazł potwierdzenia praktycznie. Przeciwnie, znaczy doświadczenie i empiria mówi, że nie jest tak, że najpierw trzeba się najeść, potem zaspokajać wyższe potrzeby, tylko że to jest matryca, która równolegle, że tak powiem, czy trzeba równoważyć potrzeby, że tak powiem, kulturowe z potrzebami czysto materialnymi, że kluczową zdaniem na przykład takich teoretyków potrzeb jak Ellen Doyle i Ian Goff, to dwie kluczowe potrzeby. To pierwsza to oczywiście bezpieczeństwo takiego fizycznego, fizjologicznego, ale ona jest skorelowana z potrzebą autonomii. Jedna jest ważna i druga jednocześnie. Znaczy bez autonomii samo zaspokojenie potrzeb materialnych nie gwarantuje przetrwania, co doskonale wiemy z ekstremalnych sytuacji, literatura łagrowa i tak dalej pokazuje nam, że właśnie tylko koncentracja na przetrwaniu nie wystarczała, żeby przetrwać. Więc badania też nad efektywnością pomocy dzisiaj w krajach rozwijających się na przykład też pokazują, że na przykład paradoksalne efekty, że na przykład w Indiach po przekroczeniu pewnego progu ubóstwa, ale jeszcze nie na tyle, żeby wyjść z biedy w sensie nawet takim kalorycznym, tak? Czyli
okazuje się, że ludzie, mimo że jeszcze w sensie taki jak liczyć kalorie, jakie dostają, jeszcze głodują, ale kiedy już ich stać na tyle, żeby wyjść tak, no, zupełnie z skrajnej biedy i móc już kupić trochę więcej, często nie kupują trochę więcej, tylko po prostu kupują lepsze jedzenie. Po prostu wolą ograniczyć ilość kalorii na to, żeby po prostu poczuć się inaczej, w sensie no, tego, co jedzą. Prawda? Że jest to aspekt kulturowy, a nie tylko fizjologiczny. No i to, czy to, że podstawową potrzebą, absolutnie czego nie rozumieliśmy jeszcze 20 lat, jest dostęp do komunikacji. Dlatego tak ważny i dynamiczny rozwój w czarnej Afryce sieci telefonii komórkowych. W Somalii nie ma państwa, jest skrajna bieda, jest 6 sieci komórkowych. Prawda? I nasycenie 70% w tej chwili już w Afryce komórkami. No bo to jest podstawowa potrzeba, mieć łączność, potrzeba wynikacji pierwotnej, a potrzeba autonomii. Prawda? I to, ale tak, to znaczy, że nie tak prosto tworzyć polityki, prawda, publiczne, których celem byłoby, no właśnie, chociażby włączenie. No, to znaczy, w jaki sposób pomagać, jak konstruować koszyk, prawda, jak realizować politykę społeczną. No, bardzo ciekawe eksperymenty można obserwować w Brazylii czy w Kolumbii, gdzie właśnie dzisiaj tę dyskusję rozszerza się z takiej kategorii tradycyjnej redystrybucji, właśnie łączy się redystrybucję i uznanie, czyli jest interwencja kulturowa i redystrybucyjna. No i dopiero wtedy się okazuje, że są efekty. Kolumbia, Boliwia ostatnio, no, Brazylia, to są te kraje, których nierówności dochodowe się zmniejszyły w ciągu ostatniej dekady. Ale właśnie jak się popatrzy dlaczego, to nie tylko dlatego, że zwiększono redystrybucję, tylko zmieniono też podejście do beneficjentów, tak bym powiedział, właśnie budując. To ma moim zdaniem bardzo istotne jakby konsekwencje, czy może mieć, czy powinno mieć dla nas. No ale tak czy inaczej, na podstawie, żeby, jak pamiętam, na piekarni jeszcze takiej dużej wybudowanej zagierka na Woli, takie było hasło, aby dzielić trzeba mnożyć, no więc najpierw trzeba mnożyć, czyli no, pobudzić dynamizm gospodarki. No i Phelps mówi, co jest podstawą, żeby była ta innowacyjność na poziomie technologii przełomowych, te, które zmieniają rzeczywistość, rynek, musi najpierw istnieć grassroots innovation, prawda? Czyli innowacyjność oddolna, to co po prostu dół musi tryskać, że tak powiem, energią, z chęcią zmiany, podaży różnych rozwiązań. Tylko co to znaczy w praktyce. I teraz tutaj zaczyna się nasz już specyficzny polski problem, takiego próbuję identyfikować od kilku lat. Otóż my posługujemy się różnego typu opisami rzeczywistości społecznej. No i one są generalnie, jak sami wiemy, no tak, jeżeli weźmiemy właśnie dane dotyczące kapitału społecznego, które profesor Czapiński przedstawia, no są raczej ponure. No to wiele dobrego o Polsce nie mówi. Jeżeli weźmiemy dane dotyczące aktywności kulturalnej, czyli praktyk kulturowych Polaków, na przykład Eurobarometr opublikował w zeszłym roku takie porównanie, no to można powiedzieć znowu katastrofa. Czytelnictwo 40%, a to i tak jest najbardziej zaangażowana, znaczy telewizja oczywiście, ale też nawet jest, z tą telewizją nawet nie jest aż tak rewelacyjnie, można powiedzieć. Więc nawet telewizji nie oglądamy tak intensywnie jak inni, no a już wszystkie inne, jak kino i tak dalej, plasują nas na szarym końcu europejskiego peletonu. No i ja pamiętam, kiedyś byłem w Duisburgu w 2006 roku na takim Uniwersytecie Pracy, gdzie była debata właśnie o rynku pracy, o bezrobociu i tak dalej. Ci Niemcy właśnie tutaj mówią, że słuchajcie, no, znaczy ekipę polską tam, patrzymy na te wasze statystyki i nam wychodzi, że takiego społeczeństwa nie może istnieć. Nie ma. To każdy socjolog powie, że nie ma prawa istnieć. Takie parametry społeczne, no anomia po prostu. To jest wszystko wskaźniki anomii, prawda? No ale jednak istniejemy, prawda? Lepiej, gorzej, no tworzymy jakąś mimo wszystko całość. Oczywiście sami wiemy, na czym polegają pęknięcia w Polsce, sfery wykluczenia i tak dalej. Ale też widzimy, że coś jest takiego, co najprawdopodobniej, znaczy być może źle po prostu stawiamy pytania, znaczy rozdzielczość metod. Na przykład, czy pytania dotyczące praktyki kulturowe, które są zdefiniowane według koszyka społeczeństw, które o wiele dalej zaszły w modernizacji, jest nieadekwatne w Polsce, w społeczeństwie, które
no po prostu jest de facto często dopiero w drugim pokoleniu modernizowane i społeczeństwem chłopskim. I kiedy po upadku PRL-u zniknął ten jakby walec, który nas na siłę, że tak powiem, również kulturowo modernizował, dowożąc autokarami żołnierzy do teatrów i tak dalej, no to nagle my wracamy do praktyk bardziej wernakularnych, takich, które polegają na nadawaniu jakby sensu życia przez kulturę, ale w zupełnie inny sposób. Ludki działkowe jako sposób, prawda, bycia razem i tworzenia jakiejś przestrzeni symbolicznej i inne sfery. Nie wiem, to jest hipoteza w każdym razie rzeczywiście z badań najnowszych nad kulturą, jakie etnografowie i socjologowie kultury zaczęli robić. Taki wysyp nastąpił w ciągu ostatnich 4 lat po Kongresie Kultury Polskiej, kiedy minister kultury zaczął finansować badania nad kulturą. Nagle zobaczyliśmy zupełnie inne społeczeństwo. Znaczy i strukturalnie, ale też w sensie praktycznym. Nagle zobaczyliśmy, że jest życie kulturalne w Polsce, tylko zupełnie inne niż wyobrażali sobie wcześniej przedstawiciele warszawskiej, krakowskiej czy poznańskiej elity po prostu. Że to jest, że coś innego się dzieje, ale jest podaż jakiejś inicjatywy, jakiejś energii. I ta właśnie dlatego właśnie to pytanie, że ta mapa społeczna, którą się posługujemy, no, dotyczy kawałka, że jest pełna białych plam, one się powoli wypełniają, ale no właśnie, to jest przykład też tej rzeczywistości, której nie było na mapie. Prawda? 2012 rok, nagle pojawia się w przestrzeni socjologowej, pamiętam debatę w Fundacji Batorego, właśnie w trakcie akta, pani profesor Szacka wstała i powiedziała, my nie wiemy, co się dzieje. Prawda? My, jak socjologowie, nestorka socjologii, więc trzeba poważnie potraktować. Prawda? No po prostu rzeczywiście, jakby metod, z badań nie wynikało, na przykład z raportu Młodzież 2011, który powstał na zamówienie Michała Boniego, nie było możliwości akta w tym raporcie. No, opis młodzieży był taki, który mówi, że nie, nic takiego się nie wydarzy. No, to właśnie był taki model, w zasadzie opis anomiczny bardzo. Nie anemiczny, anomiczny. No, koncentracja na konsumpcji, prawda, indywidualizacja i tak dalej. Nagle bach, coś się dzieje i to nie miejsce tutaj analizy, co się wydarzyło, tylko bardziej, że jakiś potencjał wyszedł. Potencjał samoorganizacji, prawda, też kreatywności. To specjalnie ten znaczek pokazałem. No to jest zdolność tworzenia własnej symboliki swojego ruchu, prawda? Bardzo urefleksyjniony, odwołując się do różnych kodów. To naprawdę jak to poanalizować, to wiele ciekawego można było zobaczyć. Czegoś, co w ogóle nie istniało w przestrzeni publicznej, czy takiej dyskursu właśnie na przykład o innowacyjności i kreatywności. To się wydawało, że to jest poza, to nie dotyczy. Innowacyjność to było więcej pieniędzy na laboratoria, prawda? Na przykład. Albo więcej pieniędzy dla instytucji kultury tradycyjnych, wtedy poprawi się w kulturze. No i tych pieniędzy wiemy dzisiaj po pierwszej dekadzie w Unii, że ten model klasyczny no nie przyniósł efektów. To znaczy tak, wiemy, że te główne wiązki działań takich modernizacyjnych, powiedzmy starym modelu, takim doganiającym, jak duży strumień pieniędzy z Funduszu Spójności Unijnego, który poszedł na infrastrukturę i oczywiście radykalnie ją zmienił, ale nie uzyskał tego efektu, pod który Fundusz Spójności powstał, czyli nie zwiększył spójności w Polsce. Rozwarstwienie międzyregionalne i wewnątrzregionalne wzrosło. To już wiemy ze wstępnych badań nad efektywnością tych funduszy. Wspólna polityka rolna nie zmniejszyła nierówności na wsi. Nierówności nie. Nie zmniejsza, zwiększyła. Jest poziom nierówności, współczynnik Giniego dla warstwy wiejskiej jest taki jak w Brazylii, największy, 0,56, przy krajowym 0,32. No, więc tam nastąpiło wzrostwienie. No i innowacyjność też nie wzrosła, mimo olbrzymich pieniędzy programu Innowacyjna Gospodarka. No, więc widać, że te środki były alokowane nie w te sfery rzeczywistości, które by zwiększyły dynamizm, bym powiedział, polskiego społeczeństwa. Być może właśnie powinny iść do tych, którzy wyszli na ulicę, tylko tam nie trafiły. No? Czyli moja już hipoteza, jakby kończąc i zbliżając się do takiej jakby, czy propozycja, że żeby no rzeczywiście pobudzić dynamizm, no trzeba włączyć niewidoczne zasoby, bo tam najprawdopodobniej jest najwięcej tej kreatywnej, innowacyjnej energii, tylko że ona jest po prostu właśnie nieobecna, w związku z czym do niej też nie trafiają żadne pomoce, znaczy systemowe nawet jakby instrumenty czy zasoby, które mogłyby zwiększyć jakby jeszcze tę energię tych zasobów. Czyli to są zasoby zarówno, jakbym powiedział, w sferach
takich zmarginalizowanych, to co na przykład, nie wiem, badania Tomasza Rakowskiego, takie etnograficzne z Podszybłowca chociażby, czy z Biedaszybu w Wałbrzychu pokazują, że to nie są obszary, znaczy to są obszary mizerii oczywiście, gospodarcze, ale to nie są obszary mizerii społecznej i kulturowej. Że tam jest życie, jest gotowość, zdolność do samoorganizacji i do kreatywności. Tylko że trzeba odpowiednio to nazwać i wejść i nie traktować właśnie tych ludzi jakby ofiary, tylko raczej jako partnerów, prawda, do szukania rozwiązań. I to jest jeden, ale podobnie jest w tych drugich, powiedzmy, obszarach wykluczenia cyfrowego, ja to nazywam, tylko to jest wykluczenie cyfrowe rebór, czyli nowe wspólnoty, czy nowe formy życia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w sensie organizowane no, za pomocą tych nowych mediów, prawda? I one też są wykluczone, często z premedytacją świadomie, poprzez delegalizację chociaż. Czy establishment kulturowy oczywiście ma narzędzie prawa autorskie i tak dalej, po to, żeby jakby stygmatyzować wiele kreatywnych działań tam, no bo oczywiście one są konkurencyjne też dla establishmentu. W związku z czym mamy ileś tych sfer wykluczenia i być może zasobów, które mogłyby, nie wiem jak to wyłączyć. Zapora sieciowa się włączyła i koniec. Sezwu? Dobra. I teraz dlaczego to jest jeszcze już włączyć ten niewidoczny, bo to nie jest. Nie tylko chodzi o. Jakiś problem, że tutaj nie daje czego. No dobra, to już powolutku zjeżdżam do zajezdni. Nie chodzi tylko o znaczy ma to też sens jakby w kontekście też współczesnej dyskusji o jakby wspomniałem wcześniej Rifkina i jego ten Collaborative Commons, ale jak się popatrzy dzisiaj na całą sferę wytwarzania wartości gospodarczej, no to ona daleko wykracza poza rynek i wymianę komercyjną. To ja tak dla potrzeb takich heurystyki tutaj, no to wskazuję, że w zasadzie gospodarka składa się z czterech gospodarek w tej chwili przynajmniej. To znaczy z gospodarki rynkowej, ta, która jest jakby która kreuje PKB, nazwijmy, i to jest ta podstawowa, którą mierzymy i nią się zajmujemy tam, ale ona, jej udział w całości wytwarzanego, znaczy czy w systemie zaopatrywania potrzeb, o których mówiłem, jest no właśnie nawet nie wiadomo, czy rosnący, czy malejący, ale w każdym razie ewidentnie widać, że rosną alternatywne, czy równoległe do niej formy wytwarzania wartości. Jest tak zwana druga gospodarka, to jest pojęcie, które wprowadził Brian Arthur, ekonomista amerykański, który pokazuje, w jaki sposób właśnie dzisiaj kapitał kreuje kapitał. Czyli ta druga gospodarka to jest czysto cyfrowa, ale jakby produktywna infrastruktura. To, co robi Google, Facebook i tak dalej, co przyjmuje już jakby funkcje i zatrudnienie od ludzi, ale samo kreuje, ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy. On mówi, że ten udział jest analitycznie nam pokazywał, jaka jest dynamika kreowania wartości w samej infrastrukturze tej dzisiejszej, nowoczesnej i że to można nazwać to, czy wyodrębnić jako odrębną formę gospodarki. No jest gospodarka nieformalna, która kwotowo, to jest trudno ją policzyć oczywiście, są takie próby, OECD próbuje robić, ale szacuje się na 10 bilionów dolarów przynajmniej, czyli przy PKB światowym 60, no to jest spory kawałek, ale jeszcze ważniejsze, że ona zatrudnia połowę ludzi, którzy są zatrudnieni, czyli prawie 2 miliardy ludzi pracują w sektorze nieformalnym na świecie. Więc to jest też właśnie istotne. I co jest ważniejsze, w tej książce Robert Neuwirth pokazuje, że ona nie jest antagonistyczna do gospodarki tej rynkowej, tylko jest jej warunkiem. Znaczy nie byłoby gospodarki rynkowej, gdyby nie gospodarka nieformalna. Znaczy chociażby po to, żeby eksternalizować koszty, których nie da się, prawda, zwiększać konkurencyjność w modelu formalnym, to przerzuca się do nieformalnego i jest to po prostu ekosystem, który służyje całą, ale jest z kolei nowa wymiar. No tu mi się coś. O, to jest. Coś, co za Jochajem Benklerem nazwał społeczną gospodarką rynkową, prawda? Czyli wymiana, czy świadome wytwarzanie wartości, ale w modelu niekomercyjnym, niepieniężnym i nierynkowym, prawda? Czyli Linux chociażby, to już taki koniczny przykład, ale różne inne formy spółdzielczości, chociażby wymiany zasobów bez rynku, waluty lokalne, różnego typu, cały ekosystem. Dopiero razem, jak to weźmiemy,
no to możemy mówić o pewnym systemie gospodarczo-społecznym, który służy zaspokajaniu zasobów i który w całej jego przestrzeni realizuje się innowacyjność i kreatywność. No i pytanie, jak zbudować taki system i tak, żebyśmy no właśnie rzeczywiście w perspektywie tych 50. czy 60. roku nie musieli mierzyć się z tak kiepskimi wskaźnikami, które przewiduje dla nas OECD. Według mnie można postawić jakby na dwa filary. No jedno to zagrać to, co grają Amerykanie, zakładając, że oni to długo pracują, mają duże zasoby i że postawienie na nowy zielony ład, jak nazywam, się po prostu opłaci. No i to nie jest hipoteza, jest bardzo dobre opracowanie przez rzeczywiście takich hardkorowych ekonomistów. Maciej Bukowski to jest uczeń Leszka Balcerowicza i naprawdę jakby bez sentymentów to analizował i wyszło mu z rachunków, że po prostu w Polsce opłaci się po prostu modernizować, znaczy modelu gospodarczego, przestawienia technologicznego na niskoemisyjną gospodarkę, bo to właśnie wykreuje niezbędną zmianę technologiczną i unowocześni gospodarkę tę bazową, ale to byłoby za mało. Mówimy jeszcze o efekcie społecznym. Dla mnie ten drugi moment to jest polityka radykalnego włączenia wszystkich. I dla mnie to jest też czas zacząć mówić o powszechnym dochodzie gwarantowanym, ale warunkowym. Znaczy bym połączył ten warunek, czy jako dochód obywatelski z ideą obywatelskości, czyli połączył z obowiązkiem udziału w polityce. W Brazylii tak jest. W Brazylii udział w wyborach jest obowiązkowy i jednocześnie, znaczy w ten sposób jest większa szansa legitymizowania pewnych zmian, po prostu kiedy będzie większa pula ludzi zachęcona do udziału, ale w zamian jest niezbędny też nie tylko przymus, tylko uznanie oczywiście, czyli uznanie poprzez łączenie za pomocą systemu powszechnego dochodu gwarantowanego. Oczywiście to nie mam wyliczeń, które pokazują, chociaż takie już się pojawiły również dla Polski. Już Jacek Barda na przykład z Lublina robił taki model, symulację dla Polski, wychodzi, że jest to realne. Przy pewnych, jakby ekonomicznie jest to da się skleić. Natomiast ja teraz nie pamiętam, ale w każdym razie mam to do siebie opracowanie. Tu bardziej mówię, że to jest moment, bo to wiadomo, że to proces przynajmniej na dekady, żeby politycznie jakby grunt przygotować. Ale czas na to, żeby właśnie z modelu społecznego, który opiera się na wykluczaniu jednak i produkowaniu energii poprzez różnice, wybudować system, który produkuje energię poprzez włączenie wszystkich do kreowania wartości w różnych modelach gospodarczych, nie tylko przez rynek, ale również przez ekonomię społeczną, czy samopomoc społeczną, spółdzielczość, czy po prostu sprywatyzowaną kreatywność w sieci po prostu i tyle, jakby nie narzucając te opcje przez innowacyjność społeczną i tak dalej. Tak bym to widział i na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Czasu wprawdzie już nie mamy za dużo, ale myślę, że jeszcze na tak kilka pytań, tak kilka w stronę dwóch, będzie jeszcze czas. Się na tych sprawach społecznych, bo ja jestem biologiem, trochę medykiem, ale bardzo mnie zaciekawiło i pan użył zresztą słowa samoorganizacja tych systemów społecznych różnych. To jest duża analogia do tego, co się dzieje w biologii. To jest też zjawisko samoorganizacji. Nie ma jakichś jednostek takich, nie ma centralnego zarządzania. Te innowacje wszystkie, one powstają z sieci bardzo skomplikowanych i to jest duża analogia tych procesów społecznych, o których pan tak pięknie tutaj mówi. Przyznaję, że to jest warte analizy i większego zastanowienia, bo to, co przyroda zrobiła w procesie ewolucji, to ma pewne przełożenie społeczne. Przepraszam, może się tak trochę odniosę niezbyt pozytywnie. Chyba co, ale czy pan trochę nie przesadzał? Tutaj wiadomo, że katastrofa dobrze się sprzedaje. Tutaj jako pan
zarzucił nas na początku taką dosyć dużą, że mamy katastrofę w jednym, drugim, trzecim, że właściwie to jest wszystko nowe, a właściwie no, te rzeczy jakby troszkę były już poprzednio, nie? Nie wiem, o kolaboracji mówił na przykład Gandhi, nie wiem, czy pan kojarzy, jako taką mówił że tak powiem, kontakcie z klientem, o współpracy z klientem na przykład. O inne rzeczy właściwie też jakby troszeczkę kiedyś już były, nie było prawa do jakiejś takiej, nie wiem, na przykład konkurencji czy coś w tym stylu. Była pewna nierówność, jeżeli chodzi o to, co, czy dany podmiot może, może oferować swoje rozwiązania, czy nie. Jedna rzecz mnie zastanawia. Wie pan co, pan cytuje bardzo często różne statystyki. To może być czasami mylące, zwłaszcza jeżeli te statystyki są tworzone przez podmioty, które w bardzo mocny sposób są powiązane, choćby na przykład z spytami, w których egzystują. Ja pamiętam obniżenie ratingu w USA zaowocowało bardzo specyficzną sytuacją. Nie wiem, czy pan kojarzy całą kwestię. Dlatego przyznam, że nie obawiałbym się na przykład choćby o tym, co pan mówi, że Chiny mogą jakby się, że tak powiem, pewien film zatrzymać, czy w ogóle coś w tym stylu, bo przyznam, że jak czytam o ich przejściu z projektu jedna elektrownia atomowa na rok, na projekt jedna elektrownia atomowa nowa na 3 miesiące, to nie sądzę, żeby one miały jakikolwiek problem z innowacją, czy jakoś bezpośrednią dalszym rozwojem. Natomiast odnosząc się do pana kwestii związanych tutaj z samą kwestią innowacji. Wie pan co, ja się zastanawiam, na ile możemy mówić innowacji, jeżeli mamy pewną rzeczywistość, w której dochodzimy do sytuacji, w której prawo zaczyna obowiązywać co do poszczególnych słów. Niektórzy mają prawie, że zagwarantowane pewne ograniczenia na konkurencję, choćby na przykład posiadając własność intelektualną co do pewnych komponentów. Że właściwie można robić dowolną rzecz, chyba że, no właśnie, wiadomo, że żeby tworzyć pewne rzeczy, uczestniczyć w pewnych kwestiach, mimo wszystko trzeba mieć jakieś elementy, z których się tworzy pewne nie wiem, własne produkty, czy coś w tym stylu. Bardzo ładnie widać to w przypadku rozwiązań open source'u, czy coś w tym stylu, gdzie są pewne komponenty, pewne symbole, z których tworzy się pewien przekaz, pewien produkt w ten sposób jakby tworzy się pewną innowację. Natomiast jeżeli tych rzeczy po prostu nie ma i ci ludzie nie mają takich prawa do... Zresztą mówił pan o tym w przypadku kultury, że powiedzmy przez prawo własności intelektualnej można zblokować choćby na przykład alternatywne przekazy kulturowe, nie? Natomiast, no powiem szczerze, nie może być innowacji właściwie bez jakichś takich wolności w dziedzinie pewnych zasobów intelektualnych, choćby na przykład. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o to, co pan tutaj. Znaczy, tam było trochę więcej tego, co pan mówił, bo wie pan, właśnie to wszystko już było. Byli ludyści, tylko że to pan mówił o troszkę w innym wydaniu, czy chociażby. No dobrze, już nie będziemy tutaj przeciągać. Może jeszcze pani, to ja oddam. Może ja wyszedłem, był wcześniej przed taką. Dobra. Chciałem tylko się odnieść do tych nieodkrytych zasobów, o których pan mówił, i do tych zasobów, które drzemią, ale ich nie uwzględniają badania i ich nie widzimy. I owszem, te zasoby oczywiście są, ale istnieje pewna bariera. Ja teraz zaczęłam pracować w samorządzie, na własne życzenie w to wlazłam też, żeby trochę pomóc ludziom stamtąd zrozumieć pewne rzeczy i trochę też jakby zmienić się na lepsze, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Natomiast widzę pewną taką realną barierę pomiędzy podejściem partnerskim, tak, a podejściem filantropijnym, jak ja to nazywam. Znaczy o tyle dochód gwarantowany jest dobrym rozwiązaniem, że jest prawem, a nie przywilejem. W momencie, kiedy mamy coś, co instytucjonalnie dajemy komuś, to zawsze rodzi to podejście filantropijne, które demoralizuje zarówno dającego, jak i biorącego. I teraz patrząc jakby od środka na system, widzę pewne warstwy, tak? Jest, nie wiem, jakaś warstwa ludzi, którzy są bardzo zapaleni ideowo, to jest jakaś Krzyna Okruszyna. Jest warstwa technokratów, którzy po prostu robią swoją robotę, ale jest też bardzo dużo ludzi, których ten system bardzo zdemoralizował i którzy tę barierę będą podtrzymywać, barierę między nami, a tym potencjałem, który rzeczywiście w ludziach, gdziekolwiek nie spojrzymy, jest. Dlatego, że to legitymizuje ich władzę, tak? To legitymizuje to, że oni udzielają na przykład, nie wiem, zasiłków, kursów, wsparć, pomocy, przychodzą z programami, tak jak oświeceni kolonizatorzy. Więc wydaje mi się, że należy jakby brać ten czynnik pod uwagę tutaj, to znaczy pewnego rodzaju opór ludzi, którzy w tej chwili są dysponentami tego, co publiczne, ale uznali to za własne. To jeszcze tutaj jedna osoba i tam i będziemy kończyć. Może nie zyskam popularności w ten sposób, ale niestety czas się kończy. W kuluary. Wie pan, do pierwszej części tej globalnej, pan powiedział, że mam wrażenie, że to jest bardzo ważne. Wyścig na bazie cyfryzacji i obrona hegemonii Stanów Zjednoczonych w świecie. Ja ją rozumiem tak, że antyrakietowa była pierwszym elementem, bym powiedział, bardziej niż wojskowym, bardziej politycznego nacisku i wyścigu technologicznego Ameryki. Dziś mamy cyfryzację. Dziś w tą stronę idzie ten wyścig. Amerykanie przodują. I w zasadzie my rozumiemy, że obecne sankcje też są elementem, bym powiedział, nacisku pewnego rodzaju gospodarczego, w którym rozgrywa się polityka, w którym się rozgrywa polityka. Chciałem zapytać pana, czy ten wyścig, bym powiedział, technologiczny, amerykański, on jakby mocno hamuje to tendencję do wielobiegunowego świata, prawda? Świat chce jakichś kontaktów wielobiegunowych, prawda? Amerykanie temu przeciwstawiają się. I mając nadzieję, to co pan powiedział, rozgrywkę technologiczną z pozostałą częścią. My rozumiemy jeszcze jedno. Czy pan potwierdził taki pogląd, że świat zachodni zawsze dąży do zadłużenia pozostałego świata, w którym nie ma układu interesów. Zadłużenie innych państw to jest w zasadzie finansowy, kapitałowy kolonializm współczesny. Czy ten element, w tej cyfryzacji, prawda, nacisku i wygrywania się przegód, również on już coś jest widoczny. Ten kwestia, jakbym powiedział, prawda, odpowiednich sterowania funduszy globalnych, które hulają, to jest gdzieś ile tam trylionów dolarów codziennie, bym powiedział, zmienia właściciela. I drugie pytanie jest takie. Ja rozumiem, że to, co pan powiedział, czy się ścigamy, czy chodzi nam o coś innego. Ja mam wrażenie, że przy tym ściganiu się tu szans nie mamy, ale trzeba szukać czegoś innego. I w zasadzie my, jeżeli zastanowić się, to nie wiem, czy my możemy być państwem o silnej takiej kontabilności różnych możliwości, które świat operuje, żeby składać pewnego rodzaju całość. Tak jak jest ten telefon, prawda? To jest kompilacja pewnej wiedzy. Ale do takiej kompilacji, takiej wiedzy jest niezbędna, bym powiedziałbym, jakaś kultura wzajemnego sukcesu i poszanowania się wzajemnego i ufności. I ufności, i współdziałania. I to dotykamy tej kulturowej tkanki, która u nas istnieje. I ta kulturowa tkanka odnośnie współpracy, którą byśmy dzielili wspólnie sukces,
ona jest słabsza wobec antyindywidualizmu. Różnie można na to spojrzeć, ale bym powiedział, czy sukces jest ważniejszy u nas może być od zagadnień indywidualnego wygrywania, czyli sukces zbiorowy do indywidualnego. Jeżeli my tego nie przekwalcimy się, to osobie na to będzie trudno. Dziękuję bardzo. Ja mam takie króciutkie pytanie, bo też mam mało czasu, także chciałbym, żeby Pan krótko nam wyjaśnił, bo koncepcja powszechnego dochodu gwarantowanego, ona jest rzeczywiście ciekawa, Guy Standing ostatnio opisał, no, może nie tak ostatnio, ale on bardzo dobrze to wytłumaczył, bardzo dobrze obalił wszelkie wątpliwości natury moralnej, natomiast moim zdaniem kompletnie wyłożył się na kwestii tego, jak to wdrożyć w życie, czy będzie się dało w ogóle coś takiego, czy coś takiego ma w ogóle możliwość zafunkcjonowania, więc chciałbym, żeby Pan króciutko wytłumaczył, w jaki sposób Pan to widzi, z czego brać środki, z jakich źródeł brać środki i no i w jaki sposób miałoby to w ogóle funkcjonować. Spróbuję po kolei. Najpierw dziękuję Panu Profesorowi za komentarz. Rzeczywiście dzisiaj bardzo wyraźnie widać poszukiwanie różnych modeli społecznych odwołujących się do wiedzy, którą z obserwacji biologii, ewolucji, całe teorie ekonomiczne też chociażby, czy socjologiczne bezpośrednio czerpią, chociaż nie mówię, że jakby adaptują bezpośrednio wiedzę biologiczną, bo oczywiście byty społeczne, w których występuje kultura jeszcze jako czynnik, nie są dokładnie tym samym, co byty biologiczne, ale teoria sieci chociażby właśnie, która jest takim nowym paradygmatem wyjaśniania, wiele tutaj wnosi i nawzajem jakby te również biologia wiele skorzystała właśnie z rozwoju badań nad sieciami społecznymi. No właśnie, tak, i właśnie tutaj całe jakby zarządzanie jakby innowacjami i włączania, prawda, jako zmiany do systemu. Także to co rzeczywiście jest bardzo ciekawe. No tutaj do drugiej wypowiedzi, znaczy do drugiej, z drugą częścią się zgadzam, no absolutnie kreatywność wymaga wolności większej. Ten system dzisiaj własności intelektualnej, no jest system kreowania monopolii po to, żeby zwiększyć rentowność pewnych graczy na rynku. Oczywiście, no tak było od początku. Fritz Machlup o tym pisał w latach 60., że w zasadzie tylko po to służy system patentowy, prawda? I dzisiaj ten przekręt jest za daleki i on hamuje też. To jest jeden z elementów hamowania innowacyjności, to pełna zgoda. No jeśli chodzi o pierwsze zdanie, znaczy to nie ja straszę, ja dlatego przytaczałem pewne nazwiska, którym bardziej ufam niż sobie, na pewno Hempsowi bardziej ufam niż sobie, Robertowi Gordonowi, nie wiem, Michaelowi Spencerowi, mogę wymienić kilkadziesiąt osób, które poświęciło życie na badanie ekonomii, wyjaśnienie zjawiska innowacji i tak dalej. I jeżeli na ich poszerzenie i statystyki, którymi oni się posługują, nie aktorów zaangażowanych, tylko w miarę obiektywne, to znaczy prowadzone, że po prostu Thomas Piketty chociażby, to jest agregacja tysięcy statystyk zbieranych ze świata i wyciągnięcie, które pokazują pewną tendencję. Teraz problem jest taki, że oczywiście wszystko już było, bo to tylko pytanie, czy to, że dzisiaj jest podobnie, jak było 200 lat temu, znaczy, że jest to samo. No, obawiam się, że nie. Znaczy, lepiej jest założyć, że jednak mamy inną strukturę społeczeństwa, inne mechanizmy, chociażby neutralizowania właśnie gniewu wynikającego z różnic dochodowych. No, w feudalizmie był kościół, który zagospodarowywał energię gniewu, prawda, tłumacząc, dlaczego te nierówności są konieczne. W tej chwili takiej siły nie ma. Nawet w Polsce kościół nie będzie w stanie wytłumaczyć po prostu feudalnego ładu. W związku z czym polityczna dynamika może być zupełnie inna niż była 100 lat temu, 200. Inna rzecz z kolei, mówienie, że jakoś się rozwiąże, to Karl Popper mówił, że indukcja logicznie jest, znaczy ontologicznie nie istnieje coś takiego jak indukcja. Znaczy doświadczenia z przeszłości nie mogą nas zwodzić w przyszłości, bo po prostu historia się nie powtarza. Po prostu czy historia się dopiero tworzy i może być zupełnie inna, może nas zaskoczyć. Także więc sugeruję przynajmniej rozważyć, nie mówię, że przyjąć te argumenty, które zapewne ludzie przyjąłem, niż zbyć się łatwym, że wszystko już było. Bo można się zdziwić, to jest o tym czarnym łabędziu ta opowieść, prawda? Znaczy książka Czarny Łabędź i historia o
indyku na święto dziękczynienia. No z każdym dniem mu jest coraz lepiej, bo jest coraz lepiej karmiony, prawda, a się dziwi, że kolejny dzień jest powtórzeniem poprzedniego, prawda, kiedy już zbliży się święto dziękczynienia po prostu. No więc, to taka sytuacja też nie można jej wykluczyć. Teraz jeśli chodzi o pańskie pytania, to by trzeba odrębny wykład, bo także chyba nie dam rady w tej chwili, chętnie w kuluarach porozmawiam. Natomiast to nie jest tak, właśnie dam ze względu na jedna tylko rzecz, brak pojęć w tej chwili, jeszcze słabość teorii społecznej, my sobie nie radzimy ze zjawiskiem tego usieciowionego indywidualizmu. Ta indywidualizm, aktywiści też to pokazali, to nie jest indywidualizm anomiczny, taki, który polega, że tylko robię dla siebie. W nim jest zdolność do współdziałania, ale inaczej realizowana, inaczej definiowana. I tu jest, bo my musimy to lepiej zrozumieć, na ile to może być postawą właśnie takiej ponowoczesnej solidarności. Prawda? Więc to jest stawka jeszcze dla nas, dla nauk społecznych chociażby, do zrozumienia po prostu, w jakim my jesteśmy etapie. No, a tutaj opór materii, to jest najtrudniejsze oczywiście. No właśnie przy akta było widać, jak establishment, znaczy nie tylko nawet delegitymizuje roszczenia tych ludzi, ale wiedzę o nich. Ja pamiętam, co się działo z badaniami obiegi kultury Mirka Filiciaka po prostu. Jak były wykasowane po prostu ze świadomości, a on, mimo że akademik, już w tej chwili doktor habilitowany nawet, został po prostu skazany na banicję, bym powiedział, pewnych środowiskach. Tak? Także po prostu nie chcieliśmy nawet widzieć, a przynajmniej pewne środowiska. Więc opór będzie straszny, to na pewno. No i jeśli chodzi o powszechny dochód gwarantowany, są całe książki na ten temat, jak można wprowadzać. Idea jest, w zasadzie pierwsze jej ślady u Hayeka się już pojawiły, żeby było ciekawie, nie po lewej, bo Stenning to jest akurat lewica, ale Hayek pisał pierwszy. No i są różne właśnie też sposoby jakby już realizacji też tego, w zasadzie ujemny podatek dochodowy. Hayek czy Friedman? Hayek. Ale Friedman to robi. No a pierwsze wspomnienie o dochodzie. Nie ujemno, o tym, że stać z nowoczesnym sposobem. To był właśnie ujemny. A Hayek wspomniał, że o możliwości zaopatrzenia wszystkich dochód podstawowych. W jednej ze swoich tam książek to się u niego pojawia. No a Friedman był uczniem Hayeka i rozwinął to po prostu do konkretnych już po prostu rozwiązań. Więc nie podejmuje się teraz sporo już jest tekstów, które analizują, jak to można zrobić, również z obliczeniami do konkretnych systemów. Austriacy to policzyli, Szwajcarzy to liczą w tej chwili, Francuzi to zaczęli liczyć i trzeba by popatrzeć po prostu w konkretne... Wychodzą kosmiczne liczby tak naprawdę. No ale pamiętajmy, że likwidujemy wtedy całe mnóstwo innych elementów. Na przykład chyba... U nas na Obywatelu pojawił się tekst i tam wyszło bodajże, że... 25% PKB. No to prawie cały budżet. 400 miliardów złotych. Nie, no to zależy... No, czyli ten... więcej niż budżet. Ale nie podejmuje się w tej chwili, bo byśmy musieli sesję tylko o tym zrobić. Natomiast i wtedy byśmy... emerytury i renty to jest 14%, więc zabraknie około 180. Dobrze, ale mówię, no nie te, zróbmy kiedyś sesję, zaprośmy tych, którzy to liczą i po prostu. I wtedy możemy się zastanowić. Trzeba to rozważyć, czy zachowujemy miejsca pracy, bo te wszystkie miejsca pracy, np. w pomocy społecznej, w Łodzi, w Łodzi pracuje na etatach 1,5 tysiąca, następnych 1000 na jakieś umowy. To też jest ogromny sektor, który jest beneficjentem de facto. Nie, to byłaby wielka rewolucja, w związku z czym ani się nie da tego zrobić w ciągu roku. No to jak mówię, to jest na dekady, najpierw pracy, a najpierw przebudowy w ogóle świadomości, modelu społecznego. No to jest zupełnie inny wtedy. I czy chcemy właśnie rzeczywiście zbudować społeczeństwo naprawdę inkluzywne, a nie ekskluzywne, tak jak cały model jednak liberalny polegał, prawda, na zarządzaniu wykluczeniem i włączeniem, prawda. Tutaj rezygnujemy z tego, uznajemy radykalne włączenie jako zasadę funkcjonowania społeczeństwa i to jest nowy model, do którego trzeba wymyślić również sposób finansowania, opodatkowania kapitału chociażby, bo to jest niezbędne, to pieniądze muszą się wziąć, ale w momencie, kiedy coraz większe część wartości, znaczy kapitalistów będziemy na przekonanie, bo w końcu nie będą mieli konsumentów. No to co Ford zrobił 100 lat temu, prawda, też odkrył, że musi wyprodukować konsumentów, że jeżeli chce przeżyć, prawda, i to do tego samego momentu dojdzie kapitalizm, bo nie da się też finansować z prywatnego zadłużenia konsumpcji, to co jest, bo też pęknie ta bańka. Zresztą zbliżamy się do kolejnej bańki właśnie, to co wszyscy ekonomiści piszą, analitycy finansowi. Mam prośbę, żeby tym optymistycznym akcentem... To tym optymistycznym akcentem, żeby pan powiedział tam, że tak wszystko już było.